ruszyły. Dobrze przyjął start, dobrze przyjęła start Lady Daches, ale i prowadzi gonitwę. Na drugiej pozycji Lodi Gauss, następnie SS Motil, Fachet, razem na końcu galopuje Mufit oraz Uzbek Di Panjir. Prowadzi Lady Daches, na drugiej pozycji Lodi Gauss, na trzeciej Addis, na czwartej Motil, na piątej Bojnugati, na szóstej Fatech i odstęp na końcu Uzbek Di Panjir. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1100 metrów. Nadal Lady Daches na czele. Lodi Gauss jest na drugiej pozycji. Tam trzy konie prawie galopujące łeb w łeb. To jest Bojnugati, SS Motil i Addis. I jeszcze do celownika zostało jakieś 750 metrów. Lady Daches nadal na czele. Przy bandzie SS Motil. Dobry, mocny wyścig. Poprawił Bojnugati. Oraz tam stawka zaczyna się mocno grupować przed wyjściem na prostą. Oczywiście wyprowadza Lady Daches, jest na czele, a przy niej Lodi Gauss, w środku SS Motil. Ależ tam walka, Bojnugati przygotowuje się do finiszu. Nie ma przejścia Fatech, ojej, nie ma przejścia, a na czele stawki w tej chwili jest Bojnugati. Świetnie galopuje, ale finiszuje doskonale Etorio i te dwa konie mają przewagę na około 200 metrów przed celownikiem, ależ ten Etorio świetnie galopuje, a tam również finiszuje doskonale Uzbek Di Panjir. I te trzy konie walczą o zwycięstwo, 100 metrów do celownika, na pierwszej pozycji jest Etorio i Etorio wygra ten wyścig, a tu w ostatniej chwili na drugiej pozycji jest Fachet, następnie Bojnugati, Uzbek i reszta.